Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Naszym dzisiejszym gościem jest ponownie Łukasz Przybyszewski z Abkhazid Foundation Fund. Witam, Łukaszu. Witam, Arturze. Dzień dobry Państwu. Łukasza gościliśmy w 34. odcinku, kiedy poruszaliśmy między innymi, albo głównie kwestie związane z Iranem i zapraszam serdecznie oczywiście do odsłuchania tego, nie chcę powiedzieć, że archiwalnego, ale jednak odcinka, który już miał miejsce. A dzisiaj, Łukaszu, spotykamy się dlatego, że na zaprzyjaźnionym portalu Midlink pojawił się twój tekst "Likwidacja Zawahiriego to sukces, ale na krótko". Tak jednym, dwoma zdaniami, jaka jest twoja opinia tak naprawdę na ten jednak budzący pewne kontrowersje temat, a właściwie wydarzenie, które miało miejsce? Mniej kontrowersja, więcej radości tak naprawdę jest w mediach zachodnich i wśród specjalistów różnego typu. Problem generalnie polega na tym, że Al-Kaida to jest organizacja typu archipelagowego. Czyli to, że zlikwidowano Zawahiriego, to nie oznacza, że Al-Kaida przejdzie do historii, to, że już kolejna osoba po Bin Ladenie została zdjęta ze świecznika. Tak? Cały problem sprowadza się do tego właśnie, że to nawet nie jest ośmiornica. To nie jest centralizowane, ponieważ filie, że tak powiem, Al-Kaidy są często samowystarczalne, mają własne przywództwo. Oczywiście jest ta wielka szura, czyli rada, która właśnie dogaduje się co do kierunków działań, ale jeżeli mamy tak wielką organizację, bo ona jest duża, nie ma co ukrywać, że jest duża, to na takich naradach nie można dawać innych celów niż bardzo ogólne, strategiczne. Także no, każda z filii mogłaby powiedzieć na przykład, jak ona coś zamierza realizować i tak dalej, ale dowództwo nie jest w terenie i nie podejmuje tych decyzji i też nie wiadomo tak na dobrą sprawę, na ile informacje przekazywane podczas spotkań tej szury w ogóle pokrywają się z prawdą. Łukaszu, do pewnego wątku jakby sieciowości organizacji jeszcze wrócimy, ale chciałbym cię zapytać o jeszcze jedną kontrowersję, która teraz mi przyszła do głowy, bo w mediach społecznościowych na pewno no, pojawiła się taka dyskusja, tak? Bo pojawiły się tytuły, że Stany Zjednoczone mordują, że doszło do morderstwa. No, umówmy się tak naprawdę i to nawet w polskich księgarniach możemy kupić pozycje w polskim języku, które mówią o tym, jak różne państwa, bo między innymi są też, mam i takie na półce, jak Francuzi to załatwiają. No nie ma wyroku, pozbywamy się jednak zagrożenia. Podobne sytuacje już w tym i w tamtym roku przecież mieliśmy w wykonaniu również innych państw. No państwa, jakby nie patrzeć, no likwidują zagrożenie, które dla nich jest w pewien sposób, nie chcę powiedzieć, że strategiczne, ale jednak znaczące. Jest znaczące. Nie wyobrażam sobie, żeby, chociaż jest to możliwe, ale jednak byłoby ciężkie do przeprowadzenia, żeby eksfiltrować Zawahiriego z Kabulu. Zawahiri planował wiele morderstw, tak, tym masowych, więc no, jego likwidacja to jest wyrok. Stany Zjednoczone, no mimo wszystko mają tą swobodę. Znaczy mogło sobie na tą swobodę pozwolić, żeby no tak dobierały działania, jakie uznają za adekwatne, więc jeżeli oni uznali, że trzeba go zlikwidować, to go zlikwidowali. Dla mnie tu nie ma żadnej kontrowersji. Oczywiście będzie miał status męczennika, oczywiście doprowadzi to do sytuacji, w której no, będą roszady w przywództwie, prawdopodobnie Saif al-Amal przejmie tutaj przywództwo, ale ja nie widzę w tym problemu i nie sądzę, żeby to cokolwiek tak naprawdę zmieniało. Być może chce się stworzyć jakiś precedens, tak, żeby w końcu złapać jakiegoś przywódcę, ale trzeba pamiętać, że przywódcami w Al-Kaidzie, tak samo jak w ISI, są osoby o niesamowitych zdolnościach retorycznych i dużej charyzmie. Jeżeli byłby to proces, to musiałby się toczyć przed kamerami, chociaż częściowo. A wówczas no, transmisja jego słów i tak dalej poszłaby w przekaz masowy. Tak? Gdyby natomiast się toczyła za zamkniętymi drzwiami, no, to tam, gdzie ten proces by się toczył,
moglibyśmy się spodziewać zamachów. Zdecydowanie pewna forma jego jakby misji szłaby w eter. Dokładnie tak. I wcale nie byłby mniejszym męczennikiem. Jeszcze na dokładkę tego wszystkiego, przez cały okres tego procesu bylibyśmy w stanie zagrożenia. Przynajmniej tam, gdzie byłby ten proces, tak? Pojawiłyby się pewnie zaraz też sądy dotyczące sytuacji takich, jakie zostawmy, że rzekomo miały miejsce także w Polsce, czyli kwestie wyciągania informacji od terrorystów przez tak zwane wzmocnione metody pozyskiwania informacji, czytaj tortury. Zawahiri był bardzo starym już człowiekiem. Jeżeli miał jakiekolwiek informacje wartościowe, to one i tak to już są wręcz archiwalne. Jego kontrola nad organizacją prawdopodobnie podupadała w ciągu ostatnich lat, stąd się pojawiały te plotki, że on już nie żyje i tak dalej. W ciągu ostatnich kilku lat częściej prawdopodobnie też trwa rywalizacja o władzę, także no... Nie sądzę, żeby on posiadał jakiekolwiek informacje, których Amerykanie nie byliby w stanie zdobyć teraz, namierzając go, śledząc ruchy kurierów i tak dalej. Za parę chwil przejdziemy tak naprawdę do jego następcy. Niemniej uważasz, że on bądź ktoś inny, kto ewentualnie miał chrapkę na przejęcie władzy, mógł tak naprawdę przekazać Amerykanom czy komuś innemu, jakiemuś sojusznikowi, informacje takie, które mogły pomóc w likwidacji właśnie Zawahiriego? Nic nie jest wykluczone, jeśli o to chodzi. Kto wydał te informacje, czy wydał, czy sami na to wpadli, bo połączyli kropki, czy też ułożyli mozaikę odpowiednio, no tego się nie dowiemy. Znaczy być może w jakiś sposób zostałaby na przykład puszczona informacja, ale też tylko i wyłącznie między innymi służbami, tak? Niekoniecznie prawdziwa, że Zawahiriego wydał Saif al-Adl, a że Al-Kaida jest sterowana po prostu z Iranu. Taka możliwość też istnieje. No właśnie, no bo w sumie opinie tego typu, że w tym momencie Al-Kaida się rozpadnie, no delikatnie mówiąc, wydają się całkowicie nieuzasadnione, tak? Przecież tak naprawdę nie minęło wcale aż tak wiele czasu w historii najnowszej, kiedy Bin Laden zszedł z tego świata i jakoś tak. Organizacja wcale nie upadła. Oczywiście na pewien sposób osłabła, a w pewien sposób zyskało tak zwane państwo islamskie. Niemniej, tak jak powiedziałem przed chwilą, Al-Kaida przetrwała. Wspomniałeś też w swoim tekście i jak się do tego będziesz odnosił, to chciałbym, żebyś się też odniósł właśnie do tak zwanego państwa islamskiego, bo pisałeś o czymś, co ja osobiście nazywam pewnym brandingiem Al-Kaidy, no bo pisałeś, że w pewien sposób wskazuje się, że ta Al-Kaida jest taką bardziej, w cudzysłowie oczywiście, wartościową marką, taką bardziej elitarną, w stosunku oczywiście do tak zwanego państwa islamskiego. Jak ty widzisz te kwestie, no tego właśnie rzekomego i chyba nieuzasadnionej opinii o rozpadzie Al-Kaidy w odniesieniu również do śmierci Bin Ladena, a przecież z zachodu przychodzą do nas też obrazy z jego synem, który sobie chyba nie najgorzej przecież żyje. No i kwestia pewnego jakby stosunku czy proporcji, jeśli chodzi o postrzeganie tych dwóch organizacji terrorystycznych, czyli Al-Kaidy i tak zwanego państwa islamskiego. Al-Kaida ma lepszą markę, lepszy brand, w cudzysłowie lepszy, dlatego że przeprowadzili szereg zamachów o wysokim profilu, tak, czyli wysokiej widzialności i wpływie. Bardzo długo Al-Kaida nie miała żadnych sensownych sukcesów, tak na dobrą sprawę. Dopiero po 91 zaczęli bardziej metodycznie planować wszystko, ale od właśnie 93, kiedy był pierwszy wybuch w World Trade Center, zaczęli wychodzić w świat i oni funkcjonują do dzisiaj, czyli mówimy tak naprawdę o 29 latach nieustannej działalności. ISIS, czy też Państwo Islamskie tak zwane, jest organizacją bardzo młodą, dopiero co kilka lat tak naprawdę. I oni są bardziej specjalistami od zamachów właśnie typu samotny wilk, lone wolf i tego typu rzeczy, tak? Więc no, prawdopodobnie ISIS musiałoby się jeszcze bardzo dużo nauczyć od Al-Kaidy, żeby cokolwiek sensownego przeprowadzać. Patrząc dalej na to, jak wygląda brand Al-Kaidy, ona wygląda na bardziej elitarną organizację. Bardzo rzadko są przyjmowani nowi członkowie do Al-Kaidy. Najczęściej, mimo wszystko, ci ludzie, którzy wykonują te zamachy, jak chociażby na Charlie Hebdo, czy też w metrze w Londynie i w Madrycie w 2004-2005, no to
byli ludzie inspirowani przez Al-Kaidę, ale bardzo często no, nie należący do jakiegoś bardziej ścisłego grona. Także łatwiej jest, jeżeli ktoś ma takie aspiracje, no to łatwiej jest się dostać w szeregi ISIS niż w szeregi Al-Kaidy. No bo wydaje się, że właśnie do tak zwanego państwa islamskiego można, że tak powiem, wstąpić, kimkolwiek by się nie było. I jeśli chciałoby się podjąć tę walkę bardziej zbrojną, że tak się wyrażę, a z Al-Kaidą, te powiązania chyba sympatyków de facto są dość luźne, bo przecież wystarczy, że dany zamachowiec, czasem dość nieoczywisty, o czym pod koniec naszej rozmowy będziemy też dzisiaj mówić, wystarczy, że wskaże, że on to zrobił właśnie ku chwale Al-Kaidy. Zgadza się. Bardzo często jest tak, że, że taka osoba wcześniej da znać oczywiście Al-Kaidzie w jakiś sposób, że on zamierza ten zamach zrobić, jeżeli w ogóle natrafi na właściwy kontakt, no bo może też trafić na pułapkę, tak? Że on zamierza to zrobić, jeżeli dostanie błogosławieństwo, no to może nawet swobodnie coś nagrać, zanim się wysadzi albo kogoś zacznie zabijać. Także no, dokładnie tak. Przy temacie tak zwanych samotnych wilków, chociaż też tego pojęcia nie lubię, o czym również za chwileczkę i dlaczego, no pojawia się, bym powiedział, wzmożone zagrożenie. Dlaczego? Ów człowiek nie musi tak naprawdę nawiązywać kontaktów czy utrzymywać komunikacji z innymi członkami, powiedzmy, mniejszej czy większej grupy, która przeprowadza atak. Kontakt na odległość, nieosobisty, jest największym ryzykiem tak naprawdę dla takich osobników, a kiedy mamy takiego pojedynczego strzelca, no niestety on z nikim się nie komunikuje i bardzo trudno jest taką osobę wyłapać, że cokolwiek planuje, no chyba, że zacznie u wujka Google'a wyszukiwać dość specyficznych pojęć, którymi może sobą zainteresować odpowiednie służby. To znaczy, jeśli chodzi o wykrycie, to wbrew pozorom już tylko naprawdę głupi ludzie używają Google'a w taki sposób, że zostaną wychwyceni. Istnieje już świadomość, że to jest źródło, poprzez które można kogoś namierzyć. Właśnie najbardziej niebezpieczni są ludzie, którzy to wiedzą, a jeszcze na domiar wszystkiego wiedzą, że nie mogą absolutnie nikomu nawet sugerować z najbliższego otoczenia, że zamierzają coś zrobić. Dlatego, że w połowie na oko przypadków samotni strzelcy, czy też samotny wilk i tak dalej, to są osoby, które, tak jak powiedziałem, w połowie przypadków w jakiś sposób zasygnalizują lub wyznają swój zamiar najbliższej rodzinie, przyjaciołom lub ludźmi, z którymi pracuje. W jakiś sposób. Wystarczy też, że jest niestabilny psychicznie i mamy już gotowy problem. Także no niestety wykrycie takich ludzi jest bardzo ciężkie, dlatego też w Stanach na przykład jest tak trudno w porę zatrzymać ludzi, którzy planują masową strzelaninę, tak? Że zamierzają na przykład wystrzelać pół szkoły. Ci ludzie nikogo nie poinformują, powiedzą najwyżej, że zabiłbym tego nauczyciela i tak dalej. Patrzą tylko na reakcję. Dostają wtedy zazwyczaj jakąś informację zwrotną od rodzica, czy też partnera, partnerki, żony, męża, najczęściej żony, o ile w ogóle kogoś mają, że no tak, to jest zła osoba, coś tam rzeczywiście się na ciebie uwzięła i tak dalej. Ona wtedy i wsparcie emocjonalne, jak i też potwierdzenie, być może czasami podświadome, że ta osoba nic nie podejrzewa, co on zamierza zrobić. Napisałeś coś podobnego w swoim artykule, aczkolwiek odniosłeś się do Europy, że mało prawdopodobne, a właściwie inaczej, mało rozsądne jest uważać, że liczba ataków, zamachów w Europie właśnie w wydaniu takich pojedynczych zamachowców może spaść, albo że większy jakiś zamach nie będzie miał miejsca. Dołożyłeś do tego jeszcze opinię, pewnie wysoce uzasadnioną, że kryzys tak naprawdę, jaki ma miejsce w Europie, a związany oczywiście z wojną w Ukrainie, no jest to idealny w pewien sposób czas dla terrorystów. I ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby osoby, mniejsze, większe grupy, organizacje były jednak wspierane oczywiście przez partnera państwowego. Mielibyśmy sytuację z terroryzmem sponsorowanym, no chociażby ze strony Rosji, Białorusi, a może jeszcze kogoś innego, kto chciałby Europie, czy raczej tym wszelkim relacjom już i tak, które dość mocno dostały w kość, nie tylko przez wojnę, ale i przez COVID, mocno zaszkodzić. Piszesz wręcz o destabilizacji sceny politycznej. Ja bym tu dorzucił jeszcze w ogóle
całą sytuację tak naprawdę społeczną. Jak ty to jeszcze trochę szerzej widzisz, jakbyś mógł właśnie parę słów dopowiedzieć do tego, co napisałeś? Mhm. Tak, cały sęk w tym wszystkim tkwi w pandemii. Podczas pandemii, która być może jeszcze jakoś będzie nawracać i tak dalej, bardzo duża część przestępczości musiała też się zaadaptować, tak? To także świata przestępczego, przestępczości zorganizowanej. Widzimy teraz w Stanach, że są walki gangów i tak dalej, bardzo, są coraz bardziej zuchwali. W Europie również mamy wzrost na razie pospolitej przestępczości, tak? Czyli jakieś kradzieże i tak dalej, ale bardzo możliwe, że to jest tylko przyczynek do większej liczby. A co do samego terroryzmu, no, jeżeli przez tak długi czas ludzie chodzili w maseczkach, to bardzo duża liczba ludzi mogła rozpoznać teren, pozostać dalej anonimowa, kogoś śledzić i dalej pozostać anonimowa, przynajmniej w dużej mierze anonimowa. Nie ma zakazu noszenia maseczek, więc jeżeli ktoś wejdzie w maseczce na przykład gdzieś, tylko po to, żeby na chwilę zakryć, nie wiem, to, że się poci jak straszliwie, albo że jest zdenerwowany i tak dalej, tak? Albo po prostu planuje też uciec być może, nikt go nie zatrzyma, tylko dlatego, że ma maseczkę. Bardzo dużo z tych osób spędzało czas samotnie w domu, bardzo dużo z tych osób miało czas zekstremizować się, zradykalizować. To moim zdaniem jest trochę błędnie funkcjonujące pojęcie i w świecie nauki, jak i w publicystyce. Bo to się wywodzi z amerykańskich grassroots movement i odnosi się w tym momencie do korzeni, czyli że gdzieś na poziomie korzeni tej trawy nastąpiła zmiana, jest to ruch nie dość, że oddolny, to jeszcze w zasadzie podziemny częściowo. Bardzo dużo z tych ludzi może dopiero teraz, po wyjściu, że tak powiem, z pandemii, z pracy w domu i tak dalej, poczuć, że jeszcze bardziej poczuć, jak bardzo nie pasują do tego świata, bo to najczęściej właśnie sprowadza się do problemów osobistych i psychicznych u tych osób. Ale kilkukrotnie słyszałem takie opinie, z którymi w pewien sposób, nie sposób się nie zgodzić, które twierdzą, no nie tyle opinie twierdzą, co ich autorzy, że nie powinniśmy używać tego sformułowania samotne wilki, powinniśmy jednak znaleźć inne, bo wyrażając się w ten sposób, jakoś jednak jakby legitymizujemy, czy uznajemy tę wielkość ich idei, tą misję, którą oni mają wypełnić. Też tak podobnie na to patrzysz, czy dla ciebie to jest rzecz wtórna tak naprawdę, samo pojęcie samotnych wilków? Wydaje mi się, że osoby krytykujące to pojęcie mają rację, ale też się mylą, dlatego że samotny wilk to jest wilk, który opuścił watahę. Jeżeli opuścił watahę i spotykamy samotnego wilka na naszej drodze, to najprawdopodobniej jest to osobnik głodny, który nie zawaha się zaatakować. Oczywiście no, większość osób, być może nawet samych ludzi, którzy sympatyzują z terrorystami lub mają aspiracje, żeby takim się terrorystą stać, uważa to za nobilitujące. No, taki twist nie jest niemożliwy, więc jeżeli będzie istniała potrzeba zmiany nazwy, to ja nie widzę przeciwwskazań. Żeby być w kontrze, żeby nie zawsze było, że się zgadzamy, te osoby przecież swojej watahy nie opuszczały. Chyba, że za watahę mamy jej społeczeństwo, nie? Ale rozumiem. Okej, nie, myślę, że to nie jest najważniejszy wątek, który powinniśmy rozwijać. W następnej części swojego artykułu, komentarza napisałeś, że Al-Kaida ostatnio cierpiała z pewnego powodu kryzysu przywództwa. Zawahiriego ma zastąpić Saif al-Adl. Być może. Być może on, tak. I ma on przebywać w Iranie. No i pojawiają się głosy, że z tego Iranu musiałby przecież wrócić, aby tę władzę przejąć. I wracamy tutaj już do wspomnianego wcześniej pojęcia tak naprawdę sieciowości organizacji, pojęcia i też możliwości, które, czy raczej struktury grupy, no przecież nie musi nikt wracać i siadać na tron, aby tę władzę przejąć. Sam już dzisiaj parę słów o sposobie funkcjonowania czy budowy takich organizacji, bo to tyczy się nie tylko Al-Kaidy, powiedziałeś, więc wydaje mi się, że ten w cudzysłowie trop dotyczący ewentualnego wyjazdu z Iranu, no jest całkowicie tak naprawdę rzeczą nieważną. Jest rzeczą nieważną, dlatego że dotychczas Afganistan i na miejscu sami Afganowie tworzyli żywy mur, żeby pewną osobę schować.
Natomiast no, Iran i tak jest tak trudno dostępnym miejscem dla obcych służb, że no, jest wystarczająco dobrą kryjówką. Nie wiem, czy to nie wpłynęłoby na legitymizację jego władzy. Czy on, sterując tamtąd, rzeczywiście zostałby uznany za lidera? No ale to zobaczymy. No, nie sądzę, żeby musiał. Być może jest to po prostu teraz nawet bezpieczniejsza lokalizacja niż sam Afganistan. A co do walki o władzę, no, u nas też sceny polityczne się destabilizują. Nadchodzi prawdopodobnie kryzys energetyczny, być może wręcz recesja. Także jeżeli nowy przywódca, żeby zalegitymizować swoją władzę, zdecyduje, że trzeba pokazać, że istniejemy, to możemy się spodziewać ataków również na cele, jak i obiekty polityczne, czyli na figury, jak i na instytucje w Europie. Nie jest to wykluczone. A jak w takim razie by się miały stosunki, że tak się wyrażę, Al-Kaidy z Hezbollahem? Bo jakby nie patrzeć, no to Iran, jeśli chodzi o kwestie terroryzmu, jest związany raczej głównie z Hezbollahem. Jak tutaj tak naprawdę ta sytuacja wygląda? Czy to w pewien sposób też jakby by się nie kłóciło? Jest związany z Hezbollahem ze względu na historię. Pomagali tworzyć te struktury i tak dalej. Część nawet osób, które były widziane jako bardziej liberalni polityczni liderzy w Iranie, pomagała je tworzyć, o czym się akurat mało mówiło kiedyś. Ale irański aparat bezpieczeństwa nie patrzy przez pryzmat wyłącznie historyczny. Jeżeli mają potencjalnego sojusznika, to jest absolutnie akceptowalne. Gdyby nie było, to by nie było Saifa al-Adla i innych w Iranie. Po prostu zostaliby zlikwidowani tam. Rozumiem. A przejdźmy już na nasze podwórko, bo tak też zrobiłeś zresztą w swoim tekście i pisałeś o utrzymującym się zagrożeniu terrorystycznym w Europie. No to nie sposób też tutaj właśnie o Polsce nie wspomnieć. No i widzę, że chyba masz podobne wątpliwości, jakie również mam ja. Raporty ABW roczne, które się pojawiały, do pewnego momentu nie pojawiają się. Mamy stopnie alarmowe przecież teraz wprowadzone, zarówno te zwykłe, no o ile tak można powiedzieć, jak i te w cyberprzestrzeni. Stopnie wynikające niestety z ustawy o działaniach antyterrorystycznych i właściwie odnoszące się do zagrożeń właśnie terrorystycznych. A tyczy się to wszystko przecież sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Ja pewien dysonans, że tak się wyrażę, mam i wydaje mi się, że masz chyba podobnie. Wspomniałeś również, że czy aby na pewno tak powinniśmy się komunikować, jeśli chodzi o aparat państwowy, a społeczeństwo, jeśli chodzi właśnie o te tragiczne sytuacje, no nazwałbym to w pewien sposób właśnie komunikacją społeczną. Jak ty widzisz całe te nasze polskie podwórko? Gdzie tutaj widzisz pewne zagrożenia, które być może sami niechcący trochę wzmacniamy albo staramy się ich nie widzieć? Tak, wygląda to następująco. Mamy duży napływ imigrantów z wielu kierunków, bardzo często z obszarów, gdzie no, lingua franca jest język rosyjski. Do tego wszystkiego jest reakcja społeczna. Oczywiście ksenofobia też się pojawia u nas. Czasami uzasadniona, najczęściej nieuzasadniona. Do zamachów może dojść, a problem polega też na tym, że ABW, znaczy być może za tym stoją jakieś racje, o których po prostu ja nie wiem, ale no nie ma alertów, nie ma stopniowych alertów o zagrożeniu terrorystycznym, tak jak one ma na przykład te stopnie zagrożenia są podawane do publicznej wiadomości w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach. Nawet jeżeli de facto ten stopień zagrożenia nie jest niski, a zostałby podany jako niski ze względu na bezpieczeństwo przeprowadzanych różnych operacji i tak dalej, które mają zapobiegać tym zamachom, to jest okej. Okay. Najwyżej, jak do czegoś dojdzie albo dość dużo zamachów udaremnionych się ujawni, to wówczas się zmieni ten stopień zagrożenia. Ale no, tego nie ma na przykład. Z jakich powodów? No, trudno powiedzieć, być może po prostu nie chce się drażnić społeczeństwa, zaniepokajać go. Gorzej tylko będzie, jeżeli rzeczywiście do czegoś dojdzie. Niekoniecznie z takiego powodu, że ktoś inspirował się ISIS, czy ktoś inspirował się Al-Kaidą. To mógłby być też ktoś po prostu wynajęty przez obcy aparat państwowy, czy bardzo w sposób zdalny, taki, że i tak by to wyglądało, jakby on by był motywowany jakąś konkretną organizacją, czy to prawicową, lewicową, czy religijną. Nie rozumiem, dlaczego tych alertów nie ma.
Nie rozumiem, dlaczego się nie podaje stopnia zagrożenia, nawet jeżeli ten stopień zagrożenia nie odzwierciedla faktycznego stanu. No, stopnie alarmowe teoretycznie no mamy wprowadzone, ale wcale właśnie one się nie tyczą terroryzmu, a tak jak wspomniałem, sytuacji związanej z wojną, a podstawa prawna właśnie nie tego się niestety tyczy. Z tego, co też przeczytałem, no jesteś w pewien sposób sceptyczny i stwierdzasz, że nie czy, ale kiedy. No i myślę, że większość tak naprawdę badaczy do tego podchodzi i stwierdza, że niestety wcześniej czy później u nas do sytuacji związanych z terroryzmem, mówię nie o sytuacjach okołoterrorystycznych, a już de facto z terroryzmem, niestety dojdzie, tak? Widzieliśmy oczywiście w pandemii pewien spadek, też o tym piszesz, ale zauważasz też pewnego rodzaju powiązanie. Powiązanie terroryzmu z przestępczością, gdzie oczywiście terroryzm też jest pewną formą przestępczości. Ja również w swoich wypowiedziach medialnych wskazywałem, że akurat to były czasy jeszcze pandemii takiej głębokiej, że tak się wyrażę, wskazywałem, że przestępcy mogą stać się właśnie bardziej brutalni, niestety będą mieli mniejszy szacunek dla naszego zdrowia i życia. Ty piszesz, że będą nieobliczalni i bardziej zuchwiali, czyli pewnego rodzaju nasze wnioski trochę się pokrywają. Ja bardziej się wtedy odnosiłem do przestępczości zorganizowanej. Ty do terroryzmu, przy czym terroryzm czasem też będzie tą przestępczością zorganizowaną. Tak, oczywiście. No cóż, te organizacje muszą w jakiś sposób na siebie zarabiać. Najprostszym sposobem zarobku jest handel narkotykami, kradzieże, prostytucja, rozbój, wszelkie tego typu właśnie zjawiska. Odniosłeś się w ostatniej części swojego artykułu do najnowszego raportu Europolu i do tak zwanych inceli. I zdaje się, że nie jest to pojęcie, które jest mocno u nas w Polsce rozpoznawalne. Kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed naszym nagraniem, podawałeś inne pojęcia, chociażby nasze takie piwniczak, tak? Chodzi tak Tak. naprawdę o osoby, które trochę można by nazwać takimi klasycznymi nerdami, ale które jednak właśnie się nie tyle radykalizują, jak sam stwierdziłeś, tylko idą w ekstremizm. Jakbyś mógł to rozwinąć, bo niestety obawiam się, że ktoś czytający o wymuszonym celibacie u tych osób może jednak nie w tych środowiskach, w których powinien szukać potencjalnych przyszłych zamachowców. Z incelami chodzi o wyszczególnienie wykluczenia na tle aktywności seksualnej. Czyli po prostu, jeżeli osoba nie może znaleźć partnera z różnych powodów, to musi cierpieć skutki na poziomie psychologicznym czy takiego odrzucenia. Chodzi tak naprawdę w tym wszystkim ogólnie o wszelkiego rodzaju odrzucenie i wykluczenie spowodowane najróżniejszymi czynnikami. No, zazwyczaj jednak wielu zamachowców, samobójców szczególnie, było kierowanych właśnie takimi pobudkami, że na przykład są wykluczeni pod względem finansowym, że są zwyczajnie biedni jak myszko szczycielna, wiedzą, że nic ich nie czeka poza bezdomnością i żebractwem, albo że utracili większość rodziny i też tak naprawdę są wykluczeni z bardzo dużej części życia, którą mieli kiedyś. No i właśnie ci incele na przykład. Był taki przypadek rok temu według Europolu, że taka osoba zidentyfikowała się jako incel, choć oczywiście miała też różne przekonania bardzo ekstremalne, polityczne i tak dalej. Ale właśnie to wykluczenie, czy też pozbawienie istotnego aspektu życia, bardzo często wpisanego w piramidę Maslowa, podstawowych potrzeb biologicznych człowieka, jest głównym motorem działań. Bardzo często, jeżeli ktoś jest samotny, jest odrzucany przez społeczeństwo, na przykład jest nisko funkcjonującym Aspergerem, nie może się dogadać z ludźmi, ma duże problemy, no to bardzo łatwo, żeby taka osoba zaczęła mieć ekstremistyczne poglądy, bardzo łatwo, żeby coś bardzo skutecznego zaplanowała. Niestety, to jest ten problem. Natomiast jeżeli mogę wrócić na chwilę jeszcze do stopni alarmowych i tak dalej, które są, one są. Ale są dla służb, które właśnie mają zapewniać nam bezpieczeństwo. Natomiast samo społeczeństwo, no, jest częścią państwa. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie można tego rozszerzyć na społeczeństwo, że nie można sygnalizować społeczeństwu, że jest jakieś zagrożenie, no to wówczas jesteśmy zdani wyłącznie na działania służb. Czyli widzisz pewien rozdźwięk między społeczeństwem a aparatem państwowym. A jeszcze wracając troszeczkę do inceli, to od razu mi się pojawia taki obraz no, masowej popkultury typowo amerykańskiej, by nie powiedzieć hollywoodzkiej,
właśnie za przeproszeniem grubaska siedzącego właśnie w piwnicy ze słuchawkami na uszach, jak my teraz, przed komputerem również, jak my teraz, którzy oczywiście żyją w swoim świecie, ale nagle coś się dzieje, no to jednak wykazują pewną gotowość i odwagę do działania. Zgadza się. Jeżeli ktoś, no, wielokrotnie zapobiegano przestępstwom, także znaczy zwykli ludzie zapobiegali, także no myślę, że tutaj też byłaby szansa, że ktoś w porę by wychwycił to. Wiem, że no, społeczeństwo bywa informowane przy okazji większych uroczystości, czy też wydarzeń i tak dalej, że jest wprowadzony jakiś stopień alarmowy, ale jaki on obowiązuje dzisiaj na przykład w tym momencie, no to ja tego nie wiem. A to jest kwestia być może też tej komunikacji, zwłaszcza do społeczeństwa. Ja się pochwalę, akurat wiem, ale być może masz tutaj też swoje racje, że bardziej jest to w sumie jakby sytuacja skierowana właśnie do aparatu państwowego, który musi podjąć odpowiednie działania, a jednak to społeczeństwo, czy raczej jednostki funkcjonujące w społeczeństwie, trochę jakby poza obiegiem tego wszystkiego są. Na koniec chciałbym jeszcze raz zaprosić do lektury opracowania Łukasza Likwidacja Załachiriego. To sukces, ale na krótko. W portalu MiLink znajdziecie Państwo link do tego artykułu w opisie naszego odcinka. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Naszym dzisiejszym gościem był Łukasz Przybyszewski z Abkhazji Foundation Fund. Dziękuję, Łukaszu. Dziękuję również. Dziękuję Państwu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.